Okej, okay. Słuchajcie, prosił mnie Łukasz, żebym generalnie pokazał system. Bo mówił, że mają, może tak, zadzwonił do mnie Łukasz, się spytał, czy przyjadę, stwierdziłem, że przyjadę i mówię, ale czego chcesz ode mnie? A on mówi, że dużo ludzi jest zafascynowanych produktem, bo produkt jest świetny, sam używam w domu. Łukasz świadkiem, kupujemy systematycznie albo dostajemy w ramach łapówki. Ale czy tak wyciągnięty z Golden Dropa naprawdę jest rewelacyjny. I powiedział mi Łukasz, że dużo z dystrybutorów ma generalnie problem z tym, że chcieliby rozwinąć możliwości finansowe, ale nie wiedzą jak. Więc chciałem Państwu pokazać system, który się sprawdza w każdym MLM i właściwie w każdej firmie. Ja też prowadzę klasyczny biznes. Ja też bardzo mocno budowałem struktury w innej firmie networkowej swego czasu. Także też znam to od strony budowy firmy i od strony też dystrybucji, czy takiego budowania grup MLM-owych. I zauważyłem, wiecie, czy prowadzi się fabrykę, bo też mam udziały w fabryce branży budowlanej, czy prowadzi się biznes internetowy, czy się robi MLM, po prostu potrzebny jest system. Generalnie dużo ludzi zadaje sobie właśnie pytanie, dlaczego tyle procent firm upada w ciągu 3 lat od powstania. Zobaczcie, na pewno też macie znajomych, którzy otwierają swoją działalność gospodarczą, są tacy podnieceni, zapaleni pozytywnie i zaczynają działać. Potem się okazuje po roku czy po dwóch, że jest problem. Bardzo często po kilku latach problem kończy się tym, że gdzieś wracają na etat, mieli porażkę, a też często ci ludzie tracą dorobek swojego życia. Też mają częsty problem, że właśnie takie dziecko, takiej ciężkiej charówy, bo to ze swoją firmą, i kto z Państwa ma swoją firmę? Ile godzin dziennie? Tak jest. Ja też. Dokładnie. I teraz to nasze dziecko, człowiek dopieszcza, wsadza te pieniądze, widzi, że to nie ma sensu, ale wsadza, bo nie może sobie powiedzieć dość. I problem jest często taki, że bardzo duże potem ma problemy i niestety traci często dorobek swojego życia. A odpowiedź jest prozaiczna, dlaczego mają te problemy ludzie, bo się na tym po prostu nie znają, bo nie znają się na prowadzeniu biznesu, bo ci, co się lepiej znają od nich, odnoszą większe sukcesy. Często ta nieznajomość to są jakieś niuanse. Ja pamiętam, na końcu lat 90. dynamicznie rozwijałem firmy w branży budowlanej i niestety nie znałem się na tym, jak się zabezpieczyć przed problemem, że może spółka jakaś upaść i musiałem 4 lata swojej pracy wsadzić komornikowi na konto. I 4 lata po prostu z życia było wzięte. Także ludzie mają problem z tym, że się na tym nie znają. I często jest to naprawdę szokujące, jak sobie tak człowiek szczerze porozmawia, ale faktycznie to jest naga prawda. I tak samo jest z MLM-em. Z MLM-em sprawa wygląda tak, że też trzeba się na tym znać. I co jest ważne, w przeciwieństwie do firmy klasycznej, na rynku klasycznym, jeżeli Państwo otworzycie przykładowo jakiś sklep, jesteście w warunkach ciągłej konkurencji. Jeżeli ktoś otworzył przykładowo mnie w mieście market, otworzył się kolejny, to ciastko się dzieli, wydziera się konkurencji klientów i tak dalej. W MLM-ie mamy synergię. Skąd się ta synergia bierze? Ponieważ w klasycznym rynku, przykładowo budowlanym, ja produkuję towar, zajmuję się produkcją styropianu. Jak produkuję ten towar, to sprzedaję go klientowi i konkuruję z innymi fabrykami. Ja nie jestem zainteresowany tym, żeby inne fabryki miały jak najlepiej. W MLM-ie, w momencie, kiedy zajmujemy się tym biznesowo, wspieramy się nawzajem. Ponieważ jak zauważyliście, ten plan marketingowy, czyli system wynagradzań, wynagradza nas od obrotu ludzi, z którymi współpracujemy. Więc w momencie, kiedy działamy razem w MLM-ie, ja jestem zainteresowany tym, żeby ludzie, którym zaproponowałem współpracę i ze mną współpracują, zarabiali jak najwięcej, bo ja mam najnormalniej procent od obrotu. Prawda? Co dalej? Wielkie inwestycje w klasycznym biznesie. W MLM-ie właściwie są zerowe inwestycje. Bardzo często młodzi ludzie z małym kapitałem
startują też w MLM-ach. Takich firm MLM-owych w ogóle powstaje bardzo dużo w kraju. Najczęściej mają 10 tysięcy złotych. Ludzie myślą, że będą milionerami. Jak bardzo się mylą, to wiemy. Ale sytuacja wygląda tak, że ostatnio właśnie pytali mnie ludzie o to, czy możemy im pomóc. Bardzo się zdziwili, jak wygląda w ogóle sprawa zaplecza kapitałowego, bo to naprawdę trzeba mieć duży kapitał, żeby także firmę MLM-ową postawić i żeby ona mogła w ogóle osiągnąć sukces. I dziwili się, że stwierdziliśmy, że jeżeli oni mają pieniędzy na piecyk taki, co na BP stoi, tam z niego bułeczki wychodzą, i ten piecyk 70 tysięcy złotych kosztuje, to nie ma sensu, żeby próbowali otwierać firmę, w ogóle jakąkolwiek taką firmę, gdzie chcą mieć zasięg ogólnopolski. W MLM-ie tego nie ma, ponieważ Państwo dostajecie gotową franszyzę, gotowy produkt, który właśnie wyprodukował Pan Piaskowski Junior z Piaskowskim Seniorem. Macie gotowy magazyn, macie produkt, jedyne co trzeba zrobić, zorganizować sieć dystrybucji. To się szczerze mówiąc opiera na zadowolonych klientach. Tu nie trzeba się zaharowywać, robić garaży z olejem, bo są takie marketingi, gdzie trzeba nakupić towaru za olbrzymie pieniądze, za tysiące złotych miesięcznie. Są marketingi, gdzie w kółko trzeba zasuwać, jak się człowiek pochoruje, to spada z pozycji, nic nie zarabia i tak dalej, i tak dalej. Ten marketing jest bardzo przyjazny dla każdego, właśnie dla typowych konsumentów. Dlaczego? Ponieważ jak produkt jest bardzo dobry, to ludzie go sami polecają. Trzeba tylko pomóc każdemu, żeby wiedzieli, jak to zrobić, bo jak to się robi nieumiejętnie, przykładowo ktoś się zafascynuje, że można zarobić pieniądze, już słyszy, że ktoś tam już w Golden Dropie na przykład zarabia, nie wiem, 5 czy 10 tysięcy miesięcznie i zacznie rozpowiadać to znajomym, to się każdy zdziwi, człowieku, gdzie, jakie 5 tysięcy, ja całe życie 1500 zł mam na rękę, a ty mi mówisz, że mogę 5 tysięcy zarobić, zwariowałeś. Tak to wygląda, trzeba to robić oczywiście umiejętnie. Co dalej? Zagrożenie utraty dorobku tutaj jest bezpieczeństwo. Dlaczego? Ponieważ w normalnej firmie cały czas się inwestuje. Ja też miałem wcześniej dość sporą hurtownię internetową i my, księgowy nam zawsze nas uświadamiał, że właściwie jesteśmy milionerami, a my nigdy nie mieliśmy pieniędzy. Bo cały czas jak były pieniądze, były zakupy, nowy magazyn, nowy towar, nowe kanały jakieś dystrybucji, nowe jakieś punkty handlowe, cały czas się tą firmę rozwijało i właściwie nie można było skonsumować tych pieniędzy. Ja się zafascynowałem MLM-em pod jednym względem. Przyjechał do mnie człowiek, który zarabiał olbrzymie pieniądze. On zarabiał na czysto większe pieniądze niż ja miałem z bardzo dużej hurtowni. Bo on miał teczkę, miał samochód, miał telefon, komputer i to był koniec jego kosztów. A ja musiałem mieć towar na magazynie, ludzi, musiałem mieć całą logistykę, pakować setki paczek dziennie, mordować się z Allegro i wysyłać te paczki i na tym sobie zarabiać. I byłem pod głębokim wrażeniem, że ten człowiek, nie mając takich problemów, bo to była kupa problemów, zarabia więcej niż ja, mając dużą firmę, top login tam na Allegro, dziesiątki tysięcy komentarzy, a on po prostu miał jakąś walizeczkę z produktami i zarabiał więcej. I zrozumiałem wtedy, że w MLM-ie 95% problemów jest wyprowadzone na głowę tutaj w waszej firmie Państwa Piaskowskich, bo oni muszą mieć magazyn, muszą wiedzieć, kiedy się towar kończy, ile zamówić, zapłacić za to i tak dalej. Oni mają zaplecze kapitałowe, bo przecież oni wcześniej bardzo parze też biznesy robili w innej branży, więc mają zaplecze i są w stanie tą firmę prowadzić i rozwijać z sukcesami i możecie Państwo, że tak powiem, spiąć się z nimi i dzięki temu zarobić przyzwoite pieniądze. Tutaj są kredyty, tutaj jest bez kredytu. Potem jest ten plan marketingowy, żebyście mogli kupić dwie butelki i zacząć się zarabiać pieniądze, które zużyjecie sobie w domu. To było bardzo ważne, bo widzieliśmy właśnie, że często w MLM-ie, szczególnie tych starszych MLM-ach, które wymyślano przed epoką internetu, epoką właściwie informacji, plany marketingowe wymagały właśnie dość sporych zakupów, nakładów finansowych. Ten marketing właściwie można robić z domu, bo to jeżeli Państwo macie konto na naszej klasie, przykładowo można polecić znajomym i nawet nie trzeba się z nimi spotykać. Zwrot inwestycji jest przesunięty w czasie, ponieważ włożyliśmy bardzo duże pieniądze, żeby otworzyć fabrykę i wyciągamy te pieniądze ratami w kolejnych latach. Włożyliście wielkie pieniądze, żeby tam jakieś wybudować osiedle domków i wyciągacie pieniądze w latach, w jakichś ratach, w latach
i nie wiadomo w sumie kiedy. I człowiek czeka, kiedy się skończy kryzys, tak zwany. To MLM się zarabia od zaraz. Dlaczego? Bo nawet nie musicie kupować towaru, czyli jeżeli macie zbyt na 10 butelek Golden Dropa, to nikt wam nie każe kupić tych 10 butelek, tylko możecie ludziom powiedzieć, gdzie oni mogą sobie to sami nabyć. Albo przez internet, albo podjadą do firmy i sobie to odbiorą. Tylko co jest ważne? Ważne jest to, żeby firma wiedziała, kto polecił ten produkt. I państwo Piaskowscy za to, że zrobiliście reklamę, wypłacą wam parę złotych. I oczywiście to nie są olbrzymie pieniądze, bo nie da się wyciągnąć dla sieci dystrybucji 200 zł z butelki, która kosztuje 49 zł. Natomiast przy odpowiedniej ilości tych produktów można zarobić naprawdę przyzwoite pieniądze. To jest dla niektórych 200 zł, dla niektórych 50 zł, dla niektórych butelka swoja za darmo, a dla niektórych kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy złotych. Co ważne, w klasycznym biznesie jest brak czasu. W MLM-ie mamy czas. Z tego powodu, że tu się zamienia czas na pieniądze, a tu się kumuluje pracę. Na czym to polega? Jeżeli państwo macie firmę przykładowo handlową, to cały czas musicie handlować, żeby zarobić. Musicie sprzedać, żeby zarobić. Natomiast tutaj możecie znaleźć kilka fajnych osób, które zaczną z wami budować dystrybucję, sieć tych poleceń, produktu. I możecie na przykład w piątek nic nie robić, ale oni jak będą pracować, no to też macie 3% od obrotu. Jeżeli oni sprzedadzą produkty, to wy też zarobicie parę złotych. To jest bardzo ważne, czyli wspólnie tutaj się zarabia pieniądze. Nie uczy się na własnych błędach w normalnej firmie, a tu się można uczyć na sukcesach innych. Ponieważ w MLM-ie, jeżeli państwo współpracujecie ze sobą i ktoś wam to polecił, to gdzieś tam jeszcze wyżej zawsze jest jakaś osoba, która już zaczyna zarabiać poważne pieniądze. I często się zdarza, że ona to robi jednozawodowo, jest zainteresowana pomocą, edukacją, żeby państwo było jak najlepiej. Z prostego powodu, nie dlatego, że was uwielbiają ci ludzie, tylko macie najnormalniej w świecie z tego 3%. Czyli im bardziej zarabiacie, tym bardziej ja się cieszę. I oczywiście są przypadki w MLM-ie takie, że po kilku latach bardzo intensywnej pracy są ludzie, którzy mogą pojechać na kilkumiesięczne nawet wakacje. To nie spowoduje problemu, że ludzie przestaną zużywać olej. Bo czy wy przestaniecie na przykład używać swojego Golden Dropa, jak kolega, który wam to polecił, pojedzie na wakacje? Nie, będziecie go używać, prawda? Jak go zużyjecie, kupujecie kolejną butelkę i znowu parę złotych ktoś na tym zarobił. I to jest bardzo ważne, że przy odpowiednim poziomie rozwoju można zacząć zarabiać bardzo poważne pieniądze, nie angażując cały czas 24 godziny na dobę. Także, co jest bardzo ważne, jeżeli państwo zrozumiecie różnicę między klasycznym biznesem a MLM-em, to musicie zrozumieć jedną prawdę. Zadaniem sponsora, czyli tej osoby, która poleca, bo to mówimy na to sponsor, jest wasz sukces. Ale trzeba to dobrze zrozumieć. To nie jest tak, że ktoś ma za was pracować. Zadaniem osoby, która ma polecić wam produkt, poleciła wam produkt i chce z wami budować biznes, jak stwierdzicie, tak, ja chcę na tym zarabiać, jest pomoc, ale nie praca za was. To jest wspólna praca, ta osoba ma was uczyć, żebyście robili to jak najlepiej, a wy macie poświęcić na to czas. Bo zdarza się często w MLM-ie, że ludzie to postrzegają tak, że ja dam parę kontaktów, a ty to zrobisz za mnie. To tak właśnie nie jest. To ma być wspólna praca. Także z kolei waszym zadaniem, jeżeli zaczniecie szukać ludzi, którzy także będą chcieli prowadzić dystrybucję, jest pomóc im, ale zdrowo pomóc, nie zrobić za nich pracy. Bo w takim wypadku będziecie cały czas kręcić się w kółko, bo oni nic nie będą robić po prostu. Razem wspólnie tu się pracuje. Także pamiętajcie, że osobie, która wam pomaga, która was wprowadza i was uczy, zależy na sukcesie, ale to wy jesteście odpowiedzialni za firmę swoją, bo to jest właściwie prowadzenie w jakiś sposób własnej działalności gospodarczej i to wy jesteście odpowiedzialni za to, jak to wszystko się będzie rozwijać i to wy jesteście odpowiedzialni za to, że wykonacie pracę czy nie. Ja się często spotykam z pretensjami, że MLM nie działa. Jestem w MLM-ie od 3 lat i to nie działa. Mówię, a ile godzin na to poświęciłeś? Ile było spotkań ze znajomymi? No może 2 były przez rok. No i człowiek się dziwi, że on nie zarobił 10 tysięcy miesięcznie. Niestety, tu trzeba też się napracować. Nie ma tak, że bez pracy zarobi się górę pieniędzy.
I to Państwo macie w rękach sukces albo porażkę. Jeżeli się zdecydujecie i na przykład 3 osoby czy 4, bo też tak często jest, Wam odmówią, to nie znaczy, że wszyscy tak zrobią. A często ludzie osiągają od razu, że tak powiem, dno motywacji. Nie, to nie dla mnie, to nie działa, bo 2 znajomych powiedziało, że to nie ma sensu, nie? Słuchajcie, jak osiągnąć sukces w MLM-ie? Podejmuje się dokładnie takie same działania jak w biznesie. Się analizuje rynek, opracowywuje się strategie, wyznacza się plany, cele i się je realizuje i podejmujemy działania. Jak to działa? Trzeba usiąść z człowiekiem, który chce zacząć zarabiać pieniądze, porozmawiać, ile on czasu na to przeznaczy, jak on sobie to wyobraża, jakie chce zarobić pieniądze. Trzeba to wszystko wiedzieć, żeby to sobie zaplanować, bo jak coś się zaplanuje, to się potem teoretycznie przynajmniej jest skłonnym to wykonać. Bo między zaplanowaniem a zrobieniem też jest oczywiście różnica. Co szczególnie widać 2 czy 3 stycznia, jak sobie człowiek postanawia schudnąć. I do 5 się chudnie, a potem jest problem. I z tym jest tak samo. Także, co jest ważne, trzeba, żeby osiągnąć w ogóle sukces i marzyć o osiągnięciu sukcesu, to trzeba mieć zaplanowane, bo tak zupełnie na wariata naprawdę nic nie wychodzi. Jak to zrobić? Jak wygląda taki sensowny system w MLM-ie, naprawdę niezależnie od firmy? My mamy 4 etapy. Pierwszy to jest tak zwane sianie. Stwierdzamy, chcę działać, chcę zarobić pieniądze. Trzeba zrobić to wspólnie. Trzeba zrobić listę znajomych. Trzeba spisać sobie, kogo znamy, telefony do tych ludzi. Trzeba się zastanowić, kim są ci ludzie. Bo przykładowo, jaka jest większa, czy jest większa szansa na to, że ktoś będzie chciał taki olej używać, jak żywi się w stołówkach? Czy jak lubi gotować? Prawda? Czy jak je ciągle fast foody, czy jak jest smakosze? Trzeba zadać sobie to pytania. Oczywiście te listy, bo często jak mówię lista, to zawsze jest takie zdziwienie, a po co lista, to w tym MLM-ie wszyscy listy robią. W branży budowlanej też się robi listy. Ba nawet się jeszcze bardziej robi. Wszyscy handlowcy u nas w fabryce robią listy, bo ja sobie nie pozwolę na to, żeby mi człowiek jeździł i bez sensu paliwo wytracał. Jak człowiek jedzie na przykład do Warszawy jakieś robić interesy, to on naprawdę musi wiedzieć, gdzie jechać. Bo to są wspólne pieniądze, jakby nie było. Przecież tak nie może pojechać na wakacje i sobie szukać ewentualnie firmy, prawda? Tak samo trzeba robić to tu. Z biznes jak biznes. W biznesie internetowym, jeżeli grupą docelową są, nie wiem, kobiety od 30 do 50, to się nie biega na jakiś stadion piłkarski, tam się nie szuka tej grupy docelowej. Gdzie indziej się szuka ludzi. Co dalej? Robi się to wspólnie. Ponieważ osoba, która Wam ma pomóc, która już zarabia, jest w stanie Wam też pomóc porozmawiać ze znajomymi na ten temat. Ponieważ my często jesteśmy zaszufladkowani. Ja działam w branży wellness, paliłem 2 paczki papierosów, byłem jeszcze z 15 kg grubszy. I w momencie, kiedy bym poszedł do moich najlepszych znajomych biznesowych i zaczął mi opowiadać o zdrowiu, to by się pokichali ze śmiechu przy tych papierosach. Co ja mogłem jedynie zrobić? Poprosić tą osobę, która mi wytłumaczyła, jak to działa, z którą podjąłem decyzję, że ona mi pomoże, i ona w moim imieniu przekazywała informacje. Ja byłem zadowolonym użytkownikiem produktów, natomiast nie byłem dobrym medium, żeby moim najlepszym znajomym coś przekazać. Bo wyobraźcie sobie sytuację, że na przykład zarabiacie, nie wiem, 2000 miesięcznie, jesteście gdzieś pracownikiem biurowym i macie znajomych, którzy mają firmę o na przykład takich państwa Piaskowski. I znacie się z nimi dobrze, jest bardzo dużo takich sytuacji. I wy tam pójdziecie uświadamiać na przykład pana Andrzeja, jak zarobić duże pieniądze. Prawda? Ale jak się weźmie, pójdzie z kimś i powie, panie Andrzeju, to jest mój znajomy, który mnie przekonał do tego, żeby zacząć rozwijać swój biznes. Proszę go posłuchać w moim imieniu, bo ja się na tym nie znam, bo to pan zarabia pieniądze, a nie ja. Ale może to pana zaciekawi, niech on w moim imieniu przekaże tą informację. Zupełnie jest inna rozmowa. Robi się to w dwójkę. Jeżeli chcecie zarobić szybko fajne pieniądze, to się robi bardzo szybko, maksymalnie dużą liczbę spotkań. Ja pamiętam, że robiłem po 4 spotkania dziennie, codziennie z sobotą włącznie i czasami też w niedzielę.
Dlaczego? Żeby jak najszybciej wysiać po prostu jak największą ilość ludzi zainteresowanych, bo wtedy najnormalniej w świecie szybko zarobicie sensowne pieniądze. A jeżeli będziemy się spotykać z ludźmi zainteresowanymi z dwoma na miesiąc, to po prostu dostaniecie 4 czy 8 zł. I po 3 miesiącach macie 16 zł i mówicie, Boże, co tu się zarabia pieniądze? Nie. Ale to jest kwestia poświęcenia czasu. Handlowiec w normalnej firmie poświęca od 8 do 10 godzin produktywnej pracy, gdzie jeździ, spotyka się, odbiera telefony i potem się dziwimy po prostu, że nam nie wychodzą takie pieniądze jak takim ludziom. Tak samo jest w MLM-ie. Ci, którzy, i to w każdym, to nie jest tak, że to tylko u was. Trzeba powiedzieć ludziom, że coś takiego macie. I dokładnie tak się odbywało to w fabryce. Jak wyprodukowaliśmy pierwszy dający się sprzedać kawałek styropianu, to wszyscy z zarządu wsiedli w auta, handlowcy wsiedli w auta i tylko spotkania. Jak się wsadziło miliony złotych, nas nie było stać na to, żeby przez rok siedzieć i się zastanawiać, czy ktoś się dowie o nas. Błyskawicznie po prostu robiliśmy wszystko, żeby się ludzie dowiedzieli, że jest fabryka i jest taka oferta. Tak samo trzeba zrobić tu. I to najlepiej zrobić maksymalnie 60 dni. Wziąć sobie urlop, chorobowe. Jak naprawdę chcecie mocno podziałać i zarabić pieniądze, to po prostu mocno i szybko to robić. Druga sprawa, jak już macie spotkania zrobione, ludzie ponabywali te produkty, trzeba się nimi opiekować i to się robi samemu. Jak to wygląda? Trzeba zadzwonić, czy otworzyłaś, kochana Jadziu, tą butelkę i jak to smakuje. Wiecie dlaczego? Bo ludzie zapominają to zrobić. I potem na przykład myślicie, no za miesiąc się skończy butelka i będę mógł na przykład spowodować, że ktoś sobie kupi drugą. I za miesiąc dzwonicie, a ten czynnik mówi, a faktycznie zapomniałem o tej butelce oleju. Już otwieram. Tak to wygląda, więc trzeba się dowiedzieć, jak smakuje, jak wrażenia, zadzwonić, dostarczyć materiały, bo przecież macie w firmie dużo materiałów dotyczących omegi, dotyczących oleju, zdrowego stylu życia i tak dalej, i tak dalej. Zaprosić na imprezę firmową, zaprosić na takie spotkania, zaprosić na te prozdrowotne spotkania, żeby ludzi zainteresować. Oczywiście nie robić tego nachalnie. Jak ktoś nie chce, to oczywiście nie. Także nie róbcie też tak, że codziennie, czy telefony dziennie, czy na pewno przyjdziesz, nie chcę, nie, bądź, bo będziesz bogaty, nie? To jest straszne. Dajcie ludziom wybór. A szczerze mówiąc, jak ktoś nie jest zdecydowany, to się najlepiej wychodzi. Zobaczycie, że to działa. Im bardziej chcecie kogoś przekonać, to tym bardziej on nie chce. I to naprawdę działa. Jak ktoś mówi, nie, mnie to nie interesuje, wychodzę i najczęściej słyszę, to w każdej firmie. Najczęściej słyszę, ale no, usiądźmy i pogadajmy, nie? Naprawdę. Następna sprawa, nauka. To też się robi samemu. Jeżeli chcecie być dobrze w biznesie, chcecie dobrze rozwinąć ten biznes, czy jakikolwiek inny, należy się uczyć. I to jest nie do przeskoczenia. Trzeba się nauczyć o oleju, trzeba się nauczyć informacji dotyczących omegi, zdrowia, bo mogą ludzie o to pytać. Trzeba wiedzieć, jak działa kuchnia, bo niektórzy mają też z tym problem. Także generalnie zdarza się. Także trzeba najnormalniej w świecie złapać wiedzę, która wam będzie potrzebna w rozwoju tego biznesu. Jak otwieraliśmy też portal internetowy, też się musieliśmy tego wszystkiego uczyć, jak to tam działa, jak to wszystko robić. I też od tego macie takie spotkania, macie firmę, przecież macie ludzi, którzy odbierają telefony i najnormalniej w świecie robi się to też samemu, bo tego nikt za was nie zrobi. I następna sprawa, tak zwany follow-up. Jak to działa? W momencie, kiedy już widzicie, że na przykład wasz znajomy, który sobie kupił ten olej, faktycznie jest zadowolony, możecie się umówić z nim na spotkanie, wziąć właśnie tą osobę, która wam pomaga w biznesie i spytać człowieka, czy on chce ten olej kupować za tak zwane 0 zł. Jak to działa? Bo to nie jest za darmo, bo niestety trzeba wykonać jakąś pracę, żeby mieć ten olej za 0. Generalnie jak polecicie kilku osobom ten olej, to dostaniecie za to pieniądze, prawda? Czy można doprowadzić do tego, że butelka oleju jest bezpłatna, że tak powiem? Można, tylko trzeba wykonać pracę. Więc można ludziom powiedzieć, że na przykład, nie wiem, u nas w domu zużywa się 2 butelki miesięcznie,
że możemy po prostu albo kupować te dwie butelki miesięcznie drożej bądź taniej, albo możemy spowodować, żeby nie płacić za to. I powiem wam, że jak ludzie są już przekonani do tego, że ten produkt jest wysokiej jakości, to naprawdę dużo będzie chętnych, żeby to zrobić. A jak już sprzedadzą, że tak powiem, te kilka butelek, to zupełnie inaczej się rozmawia o możliwościach finansowych. Bo często, jak o tym mówimy na początku, to dla kogoś to jest abstrakcja. Jezu, kto z moich znajomych tam kupi flaszkę oleju za 40 zł? Czy tam za 50? Nie, to nikt, bo przecież olej wszyscy za 3 zł kupują, nie? No ja właśnie kupiłem, jest dobry, ale wszyscy inni za 3 zł kupują. Prawda? Ale w momencie, kiedy się okaże, że kilku znajomych takiej osoby nabędzie te produkty, to jest zupełnie inaczej, wtedy człowiek na to patrzy. Tak samo było u mnie. Ja się obracałem w produktach, które kosztowały detalicznie 210 za butelkę. Ja to nabyłem, przekonałem się szybko, że to faktycznie bardzo dobrze działa. I moi znajomi stwierdzili, że jak ja już to używam i uważam, że to dobrze działa, to może nie jest głupie i może też spróbują. Mieli do mnie zaufanie, bo ich nie oszukiwałem, nie kłamałem i tak dalej. I okazało się znienacka, że inni ludzie też chcą nabyć produkty po 210 zł za butelkę. I wtedy ja zupełnie inaczej podszedłem do tego, że z tego można mieć duże pieniądze. Bo wcześniej to bym w to nie uwierzył. Tak samo jest z olejem. Zdarzyło się już komuś, że komuś państwo poleciliście i ktoś to używa? Można? To zupełnie inaczej się myśli wtedy o pieniądzach, prawda? Że ten wziął, a kurczę, to może jeszcze 20 weźmie. A może ten kolega zna kogoś, kto ma knajpę w Mariocie. I się okaże, że cysternę tamtego oleju będzie trzeba. Albo w Chinach ma znajomych. Jak wiecie, w Chinach chcą nawet już z oleju ropę robić, tyle tego zużywają. Ale taka prawda, jak się poleci, to się potem zupełnie inaczej na to patrzy. I tak trzeba te kroki robić. Te kroki robi się w kółko. I po to to wszystko też się robi właśnie takimi kółkami, ponieważ jak państwo to tak koło swoje przejdziecie, to nauczycie się siać, że tak powiem, nauczycie się opiekować ludźmi, nauczycie się tematów związanych z produktem, nauczycie się robić tego follow-upa, jak zapraszać tych ludzi, motywować ich do tego, żeby oni podjęli wyzwanie budowy biznesu. I wtedy, jak taka osoba, wasz znajomy stwierdzi, wiesz, ja też chcę zarabiać, jak ty zacząłeś już zarabiać, czy zaczęłaś już zarabiać, to ja też chcę, to wtedy wy będziecie umieć to robić. I jak ja na przykład nauczę Łukasza to robić, i ja go naprawdę nauczę, to ja już nie muszę się nim zajmować, bo on będzie to już robił sam, prawda? I ja wtedy mogę zacząć uczyć kolejną osobę, i kolejną, i kolejną, i kolejną. I odpowiednio duża ilość ludzi powoduje, że po pewnym czasie mogę pojechać na dwutygodniowe wakacje i naprawdę firma się nie zawali. Rozumiecie? Czy można się razem wesprzeć. I właśnie o to chodzi, żeby to robić wspólnie, żebyście umieli nauczać innych ludzi. Wtedy zrobicie tak zwaną duplikację. Jak to się zaczyna duplikować, to najnormalniej w świecie można mniej czasu poświęcić i zarabiać na tym pieniądze. A bez tego porażka. Bardzo często jest tak, że ktoś się zapali, obdzwoni znajomych, wiesz, fajny biznes jest na oleju za 50 zł za 3/4 litra. Jeśli zaraz ktoś przerazi, jak olej, 50 zł, za litr 50, czyś ty zwariował? Nie. Chcę się spotkać, bo można biznes zrobić, nie? Nie mam czasu. Mam firmę, wiesz, nie zawracaj mi głowy. Tak to wygląda. Także trzeba wszystko robić naprawdę z głową i też zgodnie z pewnym systemem. I bardzo ważna jest ta dobrze zrobiona lista. To jest naprawdę bardzo ważne. Też z tego powodu, że jak macie taką listę, to potem, to wam powiem szczerze, robi się tygodniowy plan działania. I potem się na przykład wpisuje, że w poniedziałek nie mogę, bo dzieci, we wtorek mogę 5 godzin. I wtedy się na przykład umawia na wtorek na spotkania. I jak ma się listę i ma się ten plan działania i ma się telefon i dwa długopisy, to człowiek chociażby tam się, że tak powiem, paliło, to jest w stanie się poumawiać. Bo jeżeli wy chcecie robić biznes, to powiedzcie mi teraz 5 telefonów z głowy z numerami. Ktoś pamięta? Jak wy chcecie do ludzi na przykład dzwonić, się umawiać na spotkania, robić biznes, nie? I po to jest ta lista. I to nie jest wymysł MLM-owy. Ja często słyszę, że to jakieś sekciarskie MLM-owe pomysły są. Nie. Jak otwierałem biznes w branży budowlanej ze wspólnikami, to oczywiście mieliśmy listę.
i wysegregowanych, najważniejszych klientów, zasięg, kto płaci, kto nie płaci, gdzie tam kogoś może znamy, żeby się można było spotkać, kto jest duży, jakie ma zasięgi, ile ma handlowców, bo to było bardzo ważne, bo my nie mogliśmy sobie pozwolić na porażkę. Żeby trafić do jakiejś malutkiej hurtowni i myśleć, że ona jest duża przykładowo. Także to nie jest żaden wymysł MLM-owy. W każdym biznesie, jeżeli człowiek taką listę robi, w ogóle taki system w ogóle używa i go stosuje, to ma zdecydowanie większe szanse na sukces. Dziękuję za uwagę. Pytanie, czy macie jakieś pytania?